Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Witamy. Tutaj widzimy kolegę Maćka Wudzika. On największy stres dzisiaj przeżywa, bo jako organizator wspólnego głębnika, wprawdzie już to. I która to edycja? Szósta, siódma? Szósta edycja, ale ten stres jest zawsze ten sam. Zawsze, kiedy są wypuszczone na finał, czy wszystko się uda, czy wszystko będzie sprawnie działało, no to jest taki jakby ten stres towarzyszący zawsze, jak się organizuje taką imprezę. Tutaj. Wczoraj widzieliśmy na koszowaniu, tych gołębi poszło 305 sztuk na ten lot, ostatni finałowy lot. Tam były napisane na pierwotnie, miał być. Miał być tak, jak mówiliśmy, powiedzmy dwie, właśnie. Dwie miejscowości. Samochód pojechał na Waren. Samochód pojechał na Waren ze względu na to, że no, po prostu zawiedli znowu ludzie. I drugi kierowca praktycznie w ostatnim momencie, gdy ten sąd wyjeżdżał, jechał po niego, tamten zrezygnował i on sam pojechał. A jazda drogą między miejscowością Waren a tym Lubburg, to jest w granicach 80 km drogą różnicy, czyli w tą i z powrotem 160 km, już nie chciałem tego kierowcy męczyć, a odległości w linii prostej do Wiernika są praktycznie takie same. Stanął Waren za miejscowością Waren na jakiejś tam nowej budowanej drodze. Parę kilometrów za Waren, czyli mamy tak jak stamtąd gdzieś w granicach linii prostej 408-410 km. Kamerę ma, także będziemy widzieć jak ten... Wszystko tam nagrał, puścił o 7. Puścił o 7, gołębie bardzo ładnie odeszły. Tam wiatr był spychający na morze trochę. Na morze, czyli tutaj po drodze troszeczkę deszczy jest, u nas jest idealna pogoda, ale to mówię, nie są deszcze żadne takie typowe zagrażające tym gołębiom, czyli myślę, że żeby no się ścigały dosyć szybko. Tutaj patrzymy, że wiatr jest dość duży, tak się zastanawiamy, o której będą, jak znaczy, był... Wiatr jest tu u nas na końcówce, taki dosyć mocny wiatr, ale on, mówię, no przed chwilą wiał, teraz znowu jest dużo mniejszy, nie? Czyli to mówię, to takie są porywy. Zobaczymy jak. Tutaj mamy, zobaczmy, wszystko przygotowane, tam pomału już jest grill rozpalany. Mamy nadzieję, że goście dopiszą. Przyjadą, karmy są już... Pokażmy może. W korytach, tak jak zawsze. Czeka na nich, na te gołębie. Pierwsze co, to dostałem głównie troszeczkę karmy i głównie grytów. Troszeczkę, glinka ta czerwona. Tak, troszeczkę grubszej kukurydzy w nagrodę dla pierwszych. I gryt, który zjedzą do końca. Dopiero później, jak już będzie większość gołębi, będą karmione. Woda to tam jest? Woda jest, hydrodiar i pulmowet. Ale nie masz tu wody jeszcze, dopiero tak, później. Tak, jest już nalana woda. A gdzie? A tu pojniki masz, aha. Hydrodiar, pulmowet, nic innego w tym gołębniku się nie stosuje. Na przynos, tylko... W drugim jest to samo. Także naszych gołębi jednak nie zakoszowaliśmy. Nasze pójdą sobie na lot. Na ostatni lot oddziałowy teraz, znaczy to nie jest ostatni, to będzie trzeci oddziałowy, ale ich chyba ostatni, ale to jeszcze wszystko tak się jak mówiłeś, bo to chodzi o wyjazd. Bo wczoraj jeszcze jeden gołąb doleciał, czyli trzy gołębie nam doleciały z tego odejścia, gdy odeszły te 5 tygodni temu. Trzy gołębie w ostatnich dwóch dniach. I wszystkie bez tipesów wracają. Znaczy one nie miały tipesów założonych, bo one przed lotami odeszły. Aha, to te wcześniej, no. Tak, one przed lotami odeszły i dopiero teraz wróciły po 5 tygodniach. Kolega odbierze i za chwilkę będziemy dalej rozmawiać. Tak. Tutaj sobie na komputerze będziemy, jak wszystko będzie sprawnie działało, oglądać przylot i zobaczyć, jakie czasy mają gołębie, też klasyfikacje. Mamy też tu miejsce przygotowane, gdzie kibice, miejmy nadzieję, że właśnie przybędą, że zdążą jeszcze, bo Maciek tutaj prorokuje, że może być 11 coś. Gołębie to mogą niektórzy nie zdążyć, ale zobaczymy. Gołębie będą dosyć szybko. Mówię, no są, zresztą mówię, wczoraj koszowaliśmy, są mocno nabite gołębie, czyli powinny się ścigać dobrze, czyli czasy powinny mieć też dobre. Ale to różnie może bywać. Być to mówię, no po drodze różności mogą być, może różne, nie wiadomo co spotkać. Mówię, w niektórych momentach miejscach pada, mogą omijać, no różnie to może być. Dlatego zawsze trzeba mieć, mówię, nadzieję, że będzie dobrze. Tutaj mamy, zobaczmy te kartony też jeszcze z nagrodami, które ufundowała między innymi firma dla hodowców. Dla hodowców. Ty patrzyłeś coś w środku? Nie. Nie, to może zerkniemy, co? Ja
myślę, że nie. Są nie? Dobre nagrody. Są dobre naprawdę. Kurczę, to może być napakowane, mogą być puste gazety zaraz. Nie, gazety takie, ja zobaczę, czekaj. Gazety raczej nie są. No, waży kilka kilo, także... Gazety raczej nie są, są tam produkty z różnych firm. Myślałem, że samocet jabłkowy, nie? To też... Od Arka... Koniecznego zioła. Przez preparaty z naszej firmy, z Centrum Zdrowia, poprzez inne. Paczka, myślę, wartości ponad zawsze 200 zł na pewno. Tak samo przyjadą, już wyjechał Marcin Raczyński, czyli on też przywiezie paczki. Z Centrum Zdrowia Gołębi. Wyjechał też Dreiger Rafał Czyżewski. Rafał Czyżewski też przywiezie, czyli tych niespodzianek takich dodatkowych do nagrody. I to nagrody będą dla kogo, powiedzmy, bo tak mówiłeś, że będziesz decydował. Część jakoś... nagród, to będziemy później... To będziemy jeszcze ten zastanawiać, tak? Co, komu będzie z twarzy? Jakie gołębie zobaczymy, wygrają, wtedy będziemy decydować, tak? Nie, bo troszeczkę jest inne, też jest... Dwie Dobrze. Nagrody będą przeznaczone dla kolegów, którzy nie są uczestnikami, a mi pomagali od początku. Aha, czyli no, to tym no nie właśnie o co chodzi. To będzie taka miła niespodzianka dla nich. Tak, bo mówię, jest to znaleźć ludzi do pracy, jest to dosyć ciężko, żeby przyszli pomóc. Oni byli niezawodni, zawsze przychodzili. Inni no też byli, ale no mówię, też nie chcieli, żeby o nich mówić, bo to później jakby taki go wygrał, no to tak jest różnie. Dlatego mówię, ci zawsze byli, oni nie są związani z WG, zawsze pomagali od początku do końca i dla nich też będą to wygrać. To zobaczmy, w tym roku bardzo piękna sceneria, tu widzę i ładne kolorowe kwiatki są, także mamy takie odgrodzone linią, żeby nie przeszkłoszyć gołębi. I trochę ucierpiały te kwiaty ze względu na te upały, one zawsze dużo ładniejsze. Ale w każdym razie jest to fajnie przygotowane. Słyszymy tutaj, ulica jest nieopodal, tu się nic nie zmieniło. Tu jeszcze przy okazji dzisiaj tam oczywiście jest stawiona scena, bo będzie... Scenę jutro do Rzymki. Będzie hałas duży. Dlatego też mówię, dlatego też dobrze, że może ten lot jest... No mówię, ja planowałem ten lot już od dłuższego czasu na 6 lub 7. Nie zmieniałem tego, dlatego mówię, miałem nadzieję, że inne gojemniki zrobią 7, tak jak planowałem, też przenieśli i tak to wyszło. No tak jest, bo na WG Mazury się między odbywa, dzisiaj też pozdrawiamy przy okazji kolegów organizatorów, Wojciecha i Sylwestra. Też będziemy obserwować, jak u nich też tam wygląda. Też puścili o 7 z Wolin, no to mi też myślą wydane. Dobrze. No nic, popatrzymy, oni mają troszeczkę, dla nich to jest większy dystans, 500 km, wszystko zobaczymy przed nami. Także czekamy na przylot gołębi. Proszę teraz nie kląć, panie Maćku, proszę nie kląć. Teraz tutaj porozmawiamy, bo widzimy koledzy, tu Rafał Czyżewski, Dreiger, kolega tutaj z razem naszymi gołębiami, gdzie syn? W domu, leni się. Tutaj kolega też hodowca? Tak, z tego samego oddziału. Z tego samego oddziału, przypomnijmy, oddział 055? Elbląg, dobrze. Tutaj jest jeszcze kolega, który, o tu jest, on właśnie nie lotuje, ale on właśnie jest tu bardzo ważny i ci dwaj, bo oni przywieźli nagrody tutaj i powiedzmy może coś... Jest więcej sponsorów, który chce pierwszy zacząć? Jakie nagrody i co i dla kogo one są te nagrody? To, ja na końcu. Dobra, to może... Aha, bo ty masz pełne usta. Tutaj kolega płynem wypełnione, to łatwiej mu mówić i to, ale kawą od razu powiem. I teraz tak, co pokażmy te nagrody, bo to jest bardzo ważne, bo przy okazji też nową firmę pokażemy, bo w sklepie tam... Ale chodź tu bliżej z tym tutaj, bo tu będzie łatwiej nam pokazać. I ta klatka też jest prezentem, czy trzeba oddać? Cały zestaw lotowy. Ale poczekaj, już jesteśmy, zobaczmy, klatkę ładnie zrobili, z nadrukiem tutaj ładnie, że Dreiger, tak, aluminiowa. Pokażemy tu. Na tę chwilę wypełniona produktami. O, czyli tych produktów, to są firmy, pokażemy jeszcze, bo to są firmy, produkty firmy Dreiger. To są te właśnie od Rico Weisheita, nie? No nie do końca. Nie do końca, ale to poznawaliśmy też. Rico też jest po prostu dystrybutorem, ale on... tutaj widzimy, a co to jest? Zapachy. Zapach do samochodu. Tak jak choinka była ta, Tannenbaum niemieckie. No jedziemy, tak, dobra. To jest dla kogo nagroda? To jest dla setnego gołębia. Dla setnego, tego, którego rozmawialiśmy, że to będzie tak jakby pamięci poświęcone Stefanowi Ogrodowskiemu. Świętej pamięci. I to będzie. Dobra. Tam mamy też jeszcze przy okazji kartonik z produktami tej nowej firmy, to już może troszeczkę powiesz, tak? Niemiecka firma, 20 lat na rynku w Niemczech. Bardzo ładny karton, też widać oklejony. Naklejka specjalna. I tak samo, kilka produktów. Ale pokażmy te produkty, bo to są potręby ryżowe. A tu już po polsku napisy. Tak, już te kontor.
Tak, otręby ryżowe. Dobra, tutaj mamy mineralit, kamień lawy, Jezus, lawy, to jest z wulkanu Etny czy coś takiego? Ksentasan. Ksentasan, co to jest? Karma uzupełniająca dla głębi rasowych i drobiu. A co to jest dokładnie ksentasan, bo tu nam nic nie mówi? To, no, odżywka jak wszystko. Aha. Wspomagająca przed lotami głównie, czwartek, piątek. Sklep, zdrowy ptak, wszystko dla gołębi i ptactwa, sól. Natur, mor. Tu masz po polsku, po drugiej stronie. Ja tylko moich okularów nie mam przy sobie. Naturalne bagno. Bagno. To jest... I olej bronchial. Tak. To już widzę. Na drogie odbyt. No i tu jeszcze. I tu strzykawka. Najbardziej popularny. To dla narkomanów? Dla narkomanów? Nie, to jest. Aha, do tego. To jest oryginalny, nie te, które są. No i taki zestaw. I dla kogo to będzie nagroda? No zaraz ustalimy, zaraz opiszemy nagrodę. No właśnie, dobra, to musimy to ustalić. To, czyli tak, to mamy zatwione, ale tutaj pokażmy też jeszcze z Centrum Zdrowia Gołębi. Tak, ja przywiozłem 3 zestawy. W każdym z nich jest 11 sprawdzonych, skutecznych i naturalnych produktów. Pokażemy może taki zestaw? Mamy zaklejone. Aha, to plus, nie będzie. Ale w każdym jest to samo, plus gadżet firmowy. Ja się do regulaminu WG kosakowo nie pcham, więc Maciek decyduje. Dla kogo będą przeznaczone te nagrody? Dokładnie, tak. Ustalimy i opiszemy. To czyli podsumowujemy. Nagrody już mamy, te rzeczowe, to są Centrum Zdrowia Gołębi, Rafał Czyżewski, The Reiger i The Contour firma. I tutaj dla hodowców.pl 3 nagrody ufundowane przez właśnie sklep dla hodowców z Krosina. Nagrody tego typu. Finansowe, tak, ale myślę, że te nagrody to się niedługo ustali już wszystko. Pogodę mamy, zobaczmy w dalszym ciągu ładną. Słoneczko bardziej wyszło, już nie będę tam robił pod słońce, bo ciężko widać. No, Rafał już ciasteczka ma, teraz może spokojnie zjeść, także na razie to tyle. No, czekamy na gołębi, obserwujemy właśnie sobie tutaj na stronie radaropadów.pl. Obserwujemy, widzimy tego w okolicach tego na trasie przelotu gołębi, czyli tam między, widzimy tu Słupskiem a Sianowem. Praktycznie tu mogą, no to są takie jakieś tam deszcze, no zobaczymy. Wierzymy, że nie będzie to stanowiło dla nich dużego problemu. No, na szczęście, no zobaczymy. No czekamy tutaj na gołębie. W tym miejscu patrzę, że mamy bardzo dobry punkt obserwacyjny, wszystko dobrze widać, no może tylko ten jeden wlot, co nam tutaj ta jabłoń mała zasłania, ale jakoś sobie z tym poradzimy. W międzyczasie zobaczmy, przybywa nam gości, są to z reguły uczestnicy. Część już widzieliśmy, ale tu przybył nowy kolega Janusz Szalkowski, kolega Sołtys, tak? Dobrze mówię? O, i Marian Wieczorek, także gołębie masz tu, Marian? No oczywiście. No jak, bo zawsze. No, też, no przecież pamięta, bo nagrywaliśmy. I ile zostało do finału? 6. Gratulujemy. A ile miałeś? 6. A Janusz, a ty się możesz też takim wynikiem pochwalić, czy nie? Nie, 6-4. Też dobrze. Ale to Maciek dwa strzela po drodze. I też jest 6, oczywiście już widzieliśmy. Ile? No jak to rozumiem, żeby na takim locie 80 km no, zginął? To jest na DV918. No właśnie, tu. A to jest właśnie ten as właśnie tu na kolegę jest, nie? Tutaj też miałeś? Nie. Ja przyjechałem kibicować. Czyli jako kierowca? Nie. Nie, kierowca miał. Aha, dobra, bo to wiadomo o co chodzi. No, także czekamy tutaj na przylot. Jest godzina teraz 10, ile? 30 już? 34, to jeszcze może z godzina, to już jakby było dobrze. No, mamy teraz czas właśnie miło spędzić w towarzystwie kolegów hodowców, te wszystkie opowieści, kto gdzie jakiego gołębia miał, ciekawostki z tego sezonu, z lat poprzednich. To jest właśnie najwspanialsze. Słyszymy opowieść Mariana. To się mówi rumuńskie opowieści, czy rumuńskie, rumskie opowieści? To tak jakoś będzie. Rumuńskie? Nie. Rumuńskie czy rumuńskie opowieści, jak się mówi, jak ty opowiadasz o gołębiach? Rumskie, nie. Rumskie opowieści. Będziemy słuchać teraz właśnie. A tutaj będziemy Iławskie, tak? Janusz, ale nie, Janusz za nie mówił. Iławskie opowieści będą o gołębiach, czy jak? No i teraz na razie kosakowskie. Kosakowskie, dobra. No i przy tym pozostaniemy. Taka słynna rasa. Tak. I słuchaj.